Witam Was bardzo serdecznie, Wykopki w Poszukaniu Historii. Hello, hello. Witam Was też Simplex. Dzisiaj troszeczkę pochodzimy sobie po to tym lesie, co jest za mną, przede mną. Tak więc do pierwszego dołka. No nie to pierwszy dołek, ale coś mnie zainteresowało, bo jest jakaś czaszka. Bakota. Tak, to jest czaszka kota. Wygląda jak UFO. Ale zostawimy ją tu. Niech sobie leży. No i tu wiele jeszcze różnych z tej czaszki. No, zastanawiamy trochę ten materiał, no ale dobra. No idziemy dalej. Czyli materiał jako tutaj. Dobra, idziemy dalej. Mamy jakiś pierwszy sygnałek, plus 70. Wyciągniemy hele. Tym razem się nie udało błyskawicznie rozłożyć, bo jest za mało odkręcona. I zapleczkę pokażę, co to będzie. Sparaliżowało hele. Albo zresztą ten materiał nie będzie aż tak długi. Skręcimy ją. Zresztą sprawdzimy dareczkiem. Tu jest głębiej. To oczywiście po... No teraz przez te... Przez niego się... Dobra, co będzie, to pokażę. Jest jakaś moneta. Pewnie PRL. Tak, szkoda. A już myślałem, że sreberko, bo w tych rejonach sreberko często wychodziło. O, ale to nie jest taka aż zła moneta. Rzeczpospolita Polska 1949. Bodajże 20 groszy. Tak. Wow, no. Pierwsza monetka jest. No to czas na drugą, albo na jakieś sreberko, fajnie by było w marzeniach. Do następnego. No, też był fajny sygnałek, ale polmus już go tu widzę. Bywa też i tak. Sygnał 24 na Simplexie. Aha, jeszcze ktoś mnie pytał, w jakich ustawieniach chodzę na Simplexie. To chodzę na ustawieniach park. Czyli dobrze, nie, dobrze, tak. Czy pole chyba, bo to jest to drugie. No na tym drugim. I czy stroję go do gruntu? Nie, nigdy, żadnego wykrywacza, który mam, nigdy nie stroiłem do gruntu, bo grunt po prostu się co 3 metry, co 2 metry zmienia. No i nigdy nie stroję, zawsze chodzę na ustawieniach fabrycznych, tak samo jak w Rutusie Argo NE. Wszędzie chodzę na ustawieniach fabrycznych. Raczej nie kombinuję, bo czym więcej kombinacji, to powiem Wam, jest... Aha, w Rutusie tylko przestawiłem
na 16 Hz. Kawałek łyżeczki. Bo czym więcej kombinacji, to uwierzcie mi, rozstroicie wykrywacz i przynajmniej ja tak z mojego twierdzenia wiem, że ustawiałem te wykrywacze różnego rodzaju pod te takie z internetu, z filmików i za przeproszeniem gówno znajdowałem. Ustawienia fabryczne, to macie wszystko. Mi się wydaje, że one są tak pomiędzy, wiadomo, może ktoś jest specjalistą, ale powiem wam, no bez komentarza, no nie dyskutujmy na ten temat, wiadomo, każdy będzie miał swoje zdanie, każdy może wykrywać stroi do gruntu, każdy może mieć jakieś swoje ustawienia, ale pamiętajcie, no to jest każdego dobór, bo po prostu no nikt nikogo po prostu do czegoś nie zmusi, jak to jest po prostu wasz sprzęt, to ustawienia macie wtedy jakie chcecie, no tak więc ja wypowiedziałem się i to jest moja opinia o tym. Do następnego. Mam jakiś sygnał pod drzewem, ale już widzę, że to jakieś kawałki, no coś tu na pewno było, blachy dosyć stare, nie wiem czy jeszcze coś tu mamy. Chyba tylko to było. Do następnego. Patrzcie się. Jaki mocny sygnał. Że ja się z takim spotkałem. A 38. No coś wystaje z ziemi metalowego. O. Nie wiem, czy możemy się spodziewać, co to, ale to jest jakiś toporek stary. Oj, chyba nie. Te dziurki. Moździerz jest czerwony. Tak. Sponka jest zbita. Nie mamy się czego bać. Jest wyszczerony. Granat moździerzowy. Te dziurki świadczą, że to co miało, to już wybuchnęło. Ta góra, nie? Ale był duży. Tu są lotki. Dla tych, którzy nie wiedzą, miał lotki dookoła. Tak więc mamy tylko skorupę pustą, bezpieczną. Idziemy dalej. Zobaczymy, co te lasy jeszcze kryją. Na pewno jeszcze wiele tajemnic. Mamy dosyć ciekawy sygnał, 74. To może być pierścień wiodący. Za chwileczkę to sprawdzimy. Coś na wierzchu. Chyba polmos. Tu widzicie? Na złotko. Wygląda jak złoto. Mówi ktoś. Może to jest złoto? Odkopiemy. Złoto, ale w marzeniach. Do następnego. Następny złoty grale. Patrzcie, jaki kolor. Z starego, z jakichś ciastek. Aluminium. Śmieć. Mamy jakiś, ale nie za ciekawe, 24. Na polmosa to bym nie obstawiał, tylko na jakiś drut miedziany. I mamy
stary drut, no nawet może być aluminiowy, miedziany, powlekany jeszcze z tamtych czasów. Tak więc w takim zagajniku sobie siedzimy. Podobno padać pod wieczór, ale jeszcze takie niebieskie niebo jest. A dlaczego szukam w zagajnikach, a nie chodzę kotyk buków, które widzimy na wprost? Bo takie zagajniki na wiosnę, uwierzcie mi, tak zarosną, że w taki busz, jak tu widzicie, nie będzie dało się wejść. A teraz jest jeszcze możliwość, no i odpowiednia temperatura, bo jest 16 stopni na plusie. A takie lasy pozostawimy oczywiście na później, jak już wszystko będzie zarośnięte. Patrzcie się, jakie na tych starych bukach, jakie są kropki, numery wyryte. Uwierzcie mi, że to wszystkie pozostałości z tamtych czasów, z tamtych lat. Jak nam pięknie teraz słoneczko do drzewa wyszło. Ptaszki śpiewają. No, cudnie jest, cudnie, cudnie. No, chodzimy. Do następnego. Mamy fajny sygnał, ale tak dosyć głęboko lub... Nie wiem, bo jeszcze tak do końca simplexa nie rozgryzłem, jak rutusa. Rutusa rozgryzłem. Gryzłem. Do roku, a tego mam parę miesięcy. Ale coś jest głębiej. Ale jest sygnał. Dobra, wykopiemy, to pokażę. Cudeńko spadło, cudeńko monetka. Tak głęboko i taki sygnał. A tu moneciak. Oj, oj. Coś starego. Troszeczkę podczyszczę i pokażę. Jest to jedyneczka. Jedyneczka austriacka z 1860 roku. Do następnego. Zaś mamy sygnał w takich krzaczorach 77. No już mamy to, by to powiedzieć, wykopane. Tu nie widzę. Trzeba użyć pinfoitera. Kurde. Ładowałem go w tamtym roku. Więc tak myślałem, on ma w ogóle baterię, czy w ogóle działa cały czas? Tego odstawmy, wariata. O, takie coś. Karółeczka. I to chyba to. Bo nic innego już nie ma. Ale jeszcze po tych krzakach pobuszujemy troszeczkę. A zrobię sobie to na chwileczkę. Odpoczyneczek. No też pełno tutaj odłamków żelastwa, też po prostu z pocisków atrylijskich, też dużo jest pozostałości. Ale teraz będziemy schodzić tą drogą na dół, no i będziemy pomalutku kończyć. Wypadła
takiego oto dołeczka moneczka wypadła. Taka oto moneteczka wypadła. Dosyć gruba. Dosyć ciężka. I troszkę ją oczyścimy i za troszkę pokażemy, jaka to monetka. No już nie będę jej tak tar, ale to jest jakiś cruiser. Bo widzimy tu cruiser. Napis troszeczkę cruiser. No to nie, czy coś widzimy, ale może po wyczyszczeniu, jak coś będzie, to zrobię jakiś odcinek z tymi wszystkimi moimi monetkami, moimi, które znalazłem, i wam oczywiście pokażę. Cóż my tu mamy? Ale kopaczka. Ma na pewno stara. No, był cały, bo tu ugniło. Sztyl był. Tak więc skończymy dzisiejsze wykopki Poszukanie Historii. Może skarbów nie było, ale była to zawsze dla mnie przygoda. I kolejna część dla was do oglądania. Tak więc trzymajcie się i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Już wkrótce następna wyprawa. Fajne lasy. Myślę, że będzie ciekawie. Trzymcie się. Jeśli filmik wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę dla zasięgu, komentarzyk. Jeśli jesteś nowym widzem, możesz, jak chcesz, zasubskrybować. Tak więc do następnego. Do jutra.